Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądają postępy w realizacji tej inwestycji? Mam na myśli CPK, mam na myśli budowę, to może jest jeszcze za wcześnie powiedziane. Postępy, no. Wszystko postępuje zgodnie z harmonogramem, jak. Nawet jestem troszeczkę zdziwiony, że tak sprawnie nam to idzie, ale to nie jestem tutaj po to, żebyśmy, żebyśmy się chwalili osiągnięciami, ale generalnie w tej chwili kończymy program dobrowolnych nabyć, czyli nabywanie ziemi na terenie przyszłego lotniska i, i wokół tego lotniska. Odebraliśmy... Projekt terminala wraz z węzłem komunikacyjnym, dworcem autobusowym, dworcem kolejowym od, od projektanta to jest 000, o ile dobrze pamiętam, ponad 6250 rysunków. Mm -hmm. W no takim chwili... miesiąc temu była wielka konferencja. Tak, w tej chwili sprawdzane są te wszystkie elementy projektu, tak, żeby Myślę, że albo koniec tego roku, albo przełom tego roku i, i, i sam początek następnego będziemy mieli odebrane wszystkie, wszystkie elementy tego projektu. Tak generalnie się dzieje. No w, tym w tym roku wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli otwarty przetarg już, znaczy otwarty, otwarte oferty w przetargu na drążenie tunelu pod łodzią, tunelu dużych prędkości no 4,6 km, naprawdę duży, duży tunel. Który, który pozwoli z Łodzi Fabrycznej w kierunku Poznania i Wrocławia yy, kursować pociągą dużej prędkości. Dzieje się. To teraz to rozbijmy czynniki pierwsze. Program dobrowolnych nabyć potrwa jeszcze niecałe dwa tygodnie, bo do końca 30 listopada. Ile chcecie pozyskać gruntów w tym czasie? To nie jest, dokład, to nie jest do końca tak, bo my rzeczywiście będziemy zamykali już niestety projekt... Yy, Pozyskiwania e, gruntów w programie dobrowolnych nabyć na tej części, która jest objęta decyzją lokalizacyjną lotniska. Czyli tam, gdzie będzie lotnisko. Czyli ta, baranową ta, e, miejscowości dookoła. Tak, Wiskitki, teresim mhm. e, Baranów. E, w sumie e, ten obszar obejmuje niecałe 2600 hektarów. My dzisiaj mamy pozyskane w programie dobrowolnych nabyć ponad. Tysiąc hektarów. W procesie uzgodnień jest kolejnych 315 hektarów. W związku z czym jestem przekonany, że w momencie, kiedy zakończymy w listopadzie, na koniec listopada, te procesy uzgodnieniowe będziemy mieli ponad 50% gruntów pozyskanych w programie dobrowolnych nabyć. Ale to nie chodzi o to o procenty. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że mamy do programu zgłoszone. Ponad 90% nieruchomości z, no, zabudowanych, raczej mhm. mieszkalnych. I to jest istotne. Bo Czyli tak 90% rodzin śpi spokojnie. 90% rodzin zgłosiło się do tego projektu, do tego programu. Trwają uzgodnienia. Wydaje się, że większość zakończymy no, pozytywnie dla, dla obu stron. Yy, mamy dość dobrą ofertę, mamy ta, ta oferta pozwala nawet, zwłaszcza przy starszych yy, nieruchomościach, starszych domach. Y, otrzymać y, tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, czyli za, załóżmy za 50-40-letni dom y, oferujemy tyle, co za nowy dom dzisiaj w nowej w te, technologii. W tym, w tym samym metrażu. Albo przy nowych domach wartość o, y, y, znaczy o 40% wyższą niż, niż wynika to z wyceny, plus ziemia o 20%. To, to, to nie wszyscy są zainteresowani. W takim razie, skoro ta oferta jest taka świetna. Znaczy, to jest program, który jest, znaczy generalnie sama, sam proces jednak e, pozyskiwania ziemi pod cel publiczny. No do tej pory z reguły to było, to było, e, następowało w procesie wywłaszczeń, e, przymusowych wywłaszczeń e, pod inwestycje celu publicznego. I to zawsze jest budowane, znaczy zawsze się wiąże z wieloma emocjami. Program dobrowolnych nabyć jest pierwszym takim programem, który przy takiej inwestycji powstał. My, w ślad za programem lotniskowym, uruchamiamy program dla kolei, mhm. czyli dla, dla linii Warszawa-Łódź i później w kierunku Wrocławia i, i Poznania. I tam też nigdy nie było, przy takich inwestycjach też tego nigdy, nigdy nie było. My musimy popatrzeć na to z punktu widzenia takiej społecznej odpowiedzialności biznesu. My przygotowujemy dużą inwestycję i oczywiście można by powiedzieć najprostszy sposób uzyskać decyzję lokalizacyjną, prawomocną decyzję lokalizacyjną i wejść w proces wywłaszczeń i po co się mamy tym przejmować? No Absolutnie nie. No, jednak jest to związane z olbrzymią liczbą y, osób, które to dotknie, jeżeli jesteśmy w stanie zaoferować dobre warunki, pomóc w obsłudze prawnej, czyli ponieść koszty obsługi prawnej, pomóc w przeprowadce, pomóc w ewentualnej, i to w przeprowadce specjalistycznej, choćby mm. transport maszyn, trans transport zwierząt, jeżeli mówimy o, o, o gospodarstwach rolnych. Yy, jesteśmy tutaj bardzo elastyczni, jesteśmy w stanie yy, przygotować, yy, zaoferować również przeszkolenia, jeżeli ktoś chciałby się przekwalifikować. To, to jest ten element, który robimy jako, jako spółka. I powiem tak, mimo że sam projekt yy, czy program dobrowolnych nabyć uruchomiony został w 2020 roku, to nigdy nie było takiego zainteresowania jak w momencie, kiedy yy, w, z początkiem lipca ponownie go otworzyliśmy, bo niewiele osób yy, pamięta, że nasi poprzednicy zamknęli ten program dla części lotniskowej w kwietniu 2023 roku. Czyli od tamtej pory tak naprawdę nie było już nowych zgłoszeń, założone reszta było. Miała reszta miała być wywłaszczona. Reszta miała być wywłaszczona. Gdy yy, na koniec czerwca premier NalTusko ogłosił decyzję kierunkową. Tak, robimy dobrze, do, yy, tylko dopasowujemy to do potrzeb państwa i, i do potrzeb komunikacyjnych podróżnych ten cały projekt. To pierwszą decyzją było ponowne otwarcie programu dobrowolnych nabyć i to już jest sukces. Myśmy w październiku 160 hektarów, 160 hektarów. czyli nigdy rekord. od początku mhm. tego, tego programu tyle osób nie podpisało uzgodnień, tak żebyśmy mogli tyle nabyć ziemi. To, żeby za zamknąć ten temat programu dobrowolnych nabyć, właśnie programu dobrowolnych nabyć. Ile domów wśród tych 10%, które, które nie chcą brać, brać udziału w tym programie, mniej więcej jest? O ile, ile, ile rodzin chodzi tak naprawdę? O czym mowa tutaj? Ja myślę, że to jest w tej chwili już tylko chyba kilkanaście kilkanaście, do, tej, kilkanaście hmm. do ale, ale to już jest niewielka liczba. Hmm. To są osoby oczywiście, które ja, ja znaczy my staramy się do tych osób dotrzeć. Docieraliśmy wielokrotnie, niektóre, niektóre się zdecydowały, mimo że były przekonane, że nie, a potem mówią, dobrze, decydujemy się. Inni wybierają tą drogę, że uważają, że, że być może w procesie wywłaszczeń będzie to im bardziej, bardziej Czasem dla nich bardziej element korzystne. Negocjacyjny również. Tak, to jest element negocjacyjny, ale my już nie możemy dłużej czekać. Mhm. W zasadzie lada tydzień będzie wydana decyzja lokalizacyjna dla części lotniska. To tak naprawdę kończy nam ten proces, bo od tego momentu zaczyna się liczyć czas na składanie odwołań, potem czekamy na decyzję już tą prawomocną w drugiej instancji i w momencie, kiedy będzie już wydana prawomocna decyzja lokalizacyjna, Rozpoczyna się proces mm -hmm. wywłaszczeń. Czyli Wojewoda Mazowiecki za tydzień wyda decyzję. Nie za tydzień, lada tydzień. Myśmy, lada tydzień. Lada tydzień. Myśmy. To proszę uszczegółowić, znaczy, co znaczy lada myśmy, lada My się przygotowywaliśmy wspólnie z wojewodą, żeby to było oko, e, gdzieś na przełomie listopada i grudnia, raczej pierwsza dekada grudnia, zastanawiamy się tylko, bo to już są tylko sprawy techniczne. Tu jest wszystko gotowe, tu już nie ma żadnych jakichś, jakichś problemów. Zastanawiamy się tylko znowu nad jednym. Nad, nad jednym. I to też jest ważne, bo czasami w takim dużym projekcie opóźnienie czy przyspieszenie czegoś o tydzień wiele nie zmienia z punktu widzenia dnia otwarcia lotniska, załóżmy, ale z punktu widzenia podejścia do ludzi jest 14 dni na składanie odwołań. Wolelibyśmy, żeby te 14 dni nie przypadało na okres świąteczny. W związku z czym, jeżeli będzie taka konieczność, to... Wydamy to, to będzie to wydane na początku grudnia, ale jeżeli z jakichkolwiek przyczyn to byłby tydzień przesunięcia, to będziemy mhm. rozważać, czy tego nie zrobi zaraz na początku, 2 drugiego, drugiego stycznia załóżmy. A co z dzierżawą? CPK zamierza wydzierżawić 185 hektarów gruntów do końca przyszłego roku. I to jest też świetna, świetna informacja, ponieważ ten grunt kupiony przez naszych poprzedników, tak naprawdę leżało odłogiem. Tam dookoła jeszcze, wśród tych pól, które zostały nabyte przez y, spółkę, są pola, które, na których rolnicy uprawiają y, zboża, kukurydzę. No, to, y, to, co akurat uważają, że, że przynosi zysk. Ponieważ decyzja lokalizacyjna ta prawomocna decyzja lokalizacyjna, która będzie skutkowała procesem wywłaszczeń i pozyskaniem już całości gruntów na cele inwestycyjne, spodziewana jest na koniec przyszłego roku, tak zgodnie z harmonogrami, z harmonogramami, zgodnie z tym, jak to wygląda w normalnych procesach inwestycyjnych, to, to, to szkoda, żeby ta ziemia Którą nabyliśmy, leżała odłogiem w porozumieniu z rolnikami, okolicznymi rolnikami. Oni powiedzieli, słuchajcie, my wam sami nawet coś tam przy tej ziemi zrobimy, bo szkoda, żeby ona chwastami zarastała, bo jednocześnie my na tym tra mm. tracimy. W związku z tym wyszliśmy to nowe władze spółki wyszły z taką ofertą. Okej, okay, ziemia, która y, leży odłogiem, nie pracuje. Y, w tym przypadku dajemy wam możliwość. Yy, dzierżawy tej ziemi i gwarantujemy, że z, za wyjątkiem drobnych, yy, znaczy takich sytuacji, kiedy akurat na danej działce trzeba będzie wykonać odwiert, mamy 150 odwiertów do wykonania, albo prowadzić prace archeologiczne, bo też jest kilka stanowisk i z tym się strona społeczna zgodziła, mhm. yy, wydzierżawimy, wydzierżawimy wam, wam tą ziemię. I co zro... I, i ten... I gwarantujemy, że zbierze cieplony. Rozumiem, że na okres roku. Tak, to jest na okres roku, no bo do, do końca przyszłego roku, mm -hmm. bo na początku kolejnego roku jest spodziewana już decyzje, są spodziewane pierwsze pozwolenia na budowę i wchodzimy zgodnie z harmonogramem w proces budowy. No to właśnie to przydałby się do tego wszystkiego inwestor. Nie podpisano umowy z francusko-australijskim konsorcjum, wybranym jeszcze za waszych poprzedników. Tam był list intencyjny, jeżeli dobrze pamiętam. Miał być strategicznym inwestorem CPK. Rozumiem, że nie dojdzie do tego, nie dojdzie do podpisania tej umowy. W tej chwili spółka pracuje jeszcze nad, że tak powiem, montażem finansowym tego, tego przedsięwzięcia. Jesteśmy w dialogu zarówno z ministrem, finansów, bardzo dobre rozmowy. Powiedziałbym więcej, lepsze chyba niż u naszych poprzedników, bo jak nasi poprzednicy składali wnioski, żeby spółka była dokapitalizowana, no to przekazywano połowę kwoty. My w dyskusji z ministrem finansów, mimo bardzo trudnej sytuacji budżetu państwa, który, który, który odziedziczyliśmy, nie było tutaj wątpliwości. Dopasowaliśmy tak harmonogram do kapitalizowania spółki, tak żeby te pieniądze były wystarczające na prowadzenie inwestycji. Jeżeli chodzi o inwestora, wszystko wskazuje na to, że, że te rozmowy, o których Pan wspomniał, były prowadzone pod dużą presją czasu, tak żeby można było to zamknąć w okolicy wyborów zeszłorocznych. Momencie... To zostało ogłoszone nie, niedawno przed wyborami. No, chyba, chyba albo dzień po wyborach, albo, albo, mm. albo tydzień przed wyborami. I powiem tak: no, przy takiej inwestycji jest to dość ryzykowne. Myśmy postanowili zapytać o opinię prokuratorię generalną o, o, o tym. O tym porozumieniu, w zasadzie, bo to było takie porozumienie, trochę więcej niż list intencyjny, ale mniej niż umowa. W zasadzie warunki, które trzeba byłoby spełnić, mm. gdybyśmy podpisywali tą, tą umowę. I okazało się, że według prokuratorii generalnej te warunki są dość ryzykowne, głównie dla naszej strony, czyli dla spółki Skarbu Państwa. Dlaczego? Generalnie było sporo ryzyk, które wszystkie przejmowaliśmy my za te 8 miliardów złotych, o którym mówiliśmy, a lotnisko wtedy miało kosztować 46 miliardów. Za te 8 miliardów złotych tych ryzyk, no, w zasadzie wszystkie były po naszej stronie. I Czyli zdaje, że wszystko prowadzi do tego, że jednak to ponownie, nie będzie sfinalizowane Ponownie z negocjujemy, znaczy ponownie pracujemy nad hmm. tym, nie wykluczamy absolutnie inwestora prywatnego, gdyż. Ale w... tego konkretnego? Mówimy ogólnie hmm. dzisiaj. Nie przypadkowo, pan premier Donald Tusk w momencie, kiedy Ogłaszał decyzję kierunkową, powiedział, że takie lotnisko powinno być zarządzane przez, budowane i zarządzane przez Polskę. Czyli my mamy taki podmiot. Czyli rządowni... jesteśmy, jesteśmy rozmawiamy dzisiaj również. Nie zapadły jeszcze konkretne, konkretne decyzje, bo to właśnie nas różni od naszych poprzedników, że staramy się wszystkie decyzje mieć wypracowane w oparciu o liczby, o fakty. Yy, dzisiaj mamy spółkę yy, PPL, czyli Polski, polskie porty lotnicze, lotnicze yy, która zarządza lotniskami. Zarządza dość trudnym lotniskiem, bo lotnisko Chopina wcale nie jest prostym lotniskiem. Dużo prościej się zarządza lotniskiem z dwiema drogami równoległymi, startowymi, niż z dwoma drogami, które są krzyżujące mm -hmm. się. To i zarówno dla zarządzającego portem lotniczym, jak i dla tych, którzy świadczą usługi w kontroli ruchu lotniczego jest, jest olbrzymie wyzwanie. Nie ma za dużo takich lotnisk mm -hmm. dzisiaj działających. To jest z jednej strony Dobrze dziś, a z drugiej strony, z drugiej strony jest to ograniczenie. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami. Nie wykluczamy inwestora yy, prywatnego. Uważamy, że jest to, jest to ważny element tego projektu. Rozmawiamy też z konsorcjami banków. W związku z czym to jest, yy, to jest coś, co co się wydarzy? To Ja jestem, jestem przekonany, że, że już niedługo będziemy mogli ogłosić, jak będzie wyglądał, kto będzie inwestorem, tym prywatnym inwestorem w tym, w tym całym projekcie. Czyli raczej prywatny inwestor będzie, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, kapitał, który, który, czym... będziemy, który będziemy pozyskiwali z zewnątrz, oprócz papierów skarbowych powinien być. A jakie widzicie tu warunki graniczne? Bo poprzednicy, mowa o tamtej umowie, tam 49% udziału spółki celowej odpowiedzialnej za budowę portu miał Miała, miało objąć to konsorcjum właśnie. Rozumiem, że to była ta oś niezgody. To nie Też. tylko to, to było oczywiście również coś takiego, że, bo to jednak kwota jest nieznaczna za... za, za to za to coś była jedna takiego. piąta inwestycji powiedzmy. Jedna wtedy. piąta inwestycji, 49%. Jeżeli to będzie inny podmiot, będziemy oczywiście to ustawiali w zależności od umiejętności tego podmiotu. Ja nie wykluczam, że te 49% dla podmiotu dobrego, prawda, zarządzającego tym lotniskiem, pozostanie, ale troszeczkę na innych warunkach. Mhm, dobrze, a co w takim razie z rozbudową portu Chopina, lotniska w Warszawie? Aktualnie ono się mocno zapycha. I to jest, i, i to jest coś, z czym musimy, musimy się zmierzyć, gdyż. No, w zasadzie dzisiaj, patrząc na rosnące prognozy ruchu lotniczego, to pokazuje, pokazują te prognozy nam, że, no że za chwilę to lotnisko przestanie już yy, przyjmować kolejnych pasażerów, czyli absorbować ten ruch, który, który ciągnie rośnie. Jesteśmy w tej chwili yy, w przeddzień pozyskania kolejnych yy, prognoz Zajaty, czyli Stowarzyszenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników, yy, tak, żeby. Mieć bardzo dopasowane zarówno elementy lotniska yy, Chopina, tej, tej, tej całej inwestycji, tej pomostowej inwestycji, jak ja to nazwałem, jak i oczywiście tego, co się będzie działo na nowym lotnisku w Baranowie. Yy, w tym roku prawdopodobnie lotnisko Chopina obsłuży około 21 milionów pasażerów. W zeszłym roku było to 18,5 miliona taka graniczna możliwość przeniesienia tego ruchu, to jest około 22-24 milionów pasażerów przy zmniejszającym się standardzie obsługi. A to zwiększenie bierze się głównie z tego, że samoloty większe lądują tak naprawdę. Nie, że jest ich więcej, bo więcej już się nie da znaczy, Tak naprawdę samolotów coraz, jest mniej. Bo się ale okazało, są coraz większe. Tak? tak, są coraz większe. Jest coraz większe wypełnieniem yy, tych samolotów. W związku z tym pasażerów przybywa, samolotów jest wcale nie więcej, czyli rejsów jest wcale ale nie więcej. Generalnie my dzisiaj mamy graniczną przepustowość, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, to jest około 48 operacji w piku, czyli w tym, w tym największym momencie, kiedy, yy, kiedy są yy, te, te godziny przylotów czy mm -hmm. rozlotów. Z tego lotniska nie da się już więcej wyciągnąć niż maksymalnie 52 operacje. To już, yy, jest, je, te, Tego się po prostu nie da, nie da więcej zrobić, ale tak jak sam pan redaktor yy, wspomniał, samoloty są coraz większe również we flotach regionalnych, ta sama liczba miejsc rośnie. Yy, coraz więcej ludzi jednak podróżuje, więc ten stopień wypełnienia miejsc jest większy. Mhm. Myśmy to porównali na początku roku że przez pierwsze chyba trzy miesiące przewieźliśmy, znaczy odprawiliśmy na lotnisku Chopina Więcej pasażerów niż w tym rekordowym do niedawna roku 2019. Chwilę przed covid -em. Tak, ale przy mniejszej liczbie operacji lotniczych. Mm. To pokazuje, że, z, że takim największym wąskim gardłem, znaczy największe wąskie, najbardziej wąskim gardłem w tym, na tym lotnisku jest część terminalowa. Oczywiście tam jeszcze do, 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 musimy patrzeć na płyty postojowe, na miejsca, gdzie będziemy obsługiwali samoloty, na, na, na tego typu rzeczy, ale tak, z jednej strony mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o, o pasy startowe, o operacje na, na drogach startowych, i tutaj dochodzimy już do tego maksimum. Z drugiej strony, mamy pokazane, że ten ruch nawet przy nieco, gdyby nam się, jak nam się uda, jeszcze do tych 50 operacji, w piku, 52 operacji, bo o, o, oczywiście nigdy tylu nie ma cały czas. Mm. To jest tak. I przy mądry, mądrym zarządzaniu, to do 30 roku, 2030 roku, być może będziemy w stanie obsłużyć 28 milionów pasażerów, może 30, no to to jest taki, powiedzmy, taki. taki. I co my musimy zrobić? Musimy przygotować to lotnisko Chopina do tego, żeby ten rosnący ruch zaabsorbować, a potem go przenieść, cały ten ruch przenieść na nowe lotnisko w Baranowie, bo to nie tylko chodzi o tych pasażerów. Oczywiście generalnie samolot lata, dlatego, że ktoś za to płaci, w związku z tym pasażerowie są tutaj podstawą. Mhm. Ale, żeby ich przewieźć, to muszą być samoloty. Yy, dla kogo budujemy to lotnisko? De facto to ma być lotnisko hubowe. Nowe lotnisko naszego hubowe dla, dla naszego yy, przewoźnika. Ten nasz przewoźnik musi się gdzieś rozwinąć. rozwijać. Yy, no, yy, ja już wiem, że o, o, od roku się mówi, nasi poprzednicy zrobili to, tamto, to, Ale, to jest o naszych poprzednich. Tak, ale, ale, na, ale największy błąd, który wtedy popełniono, w 2018 roku wstrzymano inwestycje na Chopin, dokończenie inwestycji e, na lotnisku Chopina. Gdyby nie to, my dzisiaj byśmy mogli bardzo tak spokojnie, nie musząc patrzeć, w jaki sposób zaplanować tą, nazwijmy to, tymczasową rozbudowę tego lotniska, po to tylko, żeby ten ruch przejąć. No bo przecież nasi pasażerowie nie będą latali z Budapesztu. A kiedy poznamy szczegóły? Kiedy dowiemy się, co dalej, jak, jak będzie wyglądać ta rozbudowa Chopina? Grudzień tego roku będziemy, yy, poinformujemy, jak wygląda, jaki jest plan na, na, na tą rozbudowę, znaczy jaki jest, jaka już jest przyjęta koncepcja. Czyli harmonogram, szczegóły. Tak, koszty. Yy, również to, że planujemy tą inwestycję tak zrobić, żeby ona jednak, Y, nie pochłaniała y, tych środków, które później nie można byłoby zamortyzować y, do, do czasu przeniesienia ruchu na nowe lotnisko. To jest to również szalenie istotne i to znowu musimy, musimy oczywiście tak to dopasować, żeby z jednej strony powiedzieć tak, no to przecież nie będzie jakiś bardzo niski standard obsługi pasażerów w tej, w tej dodatkowej części, ale nie musimy planować tego standardu na najbliższe kilkanaście lat, no bo w 1932 roku będzie oddane nowe lotnisko w Baranowie. Powiedział Pan koszty. Koszty poniesie kto? Już nie pytam, jakie koszty. Ale koszty poniesią, po, poniesie inwestora. Inwestorem będą polskie, polskie porty lotnicze, lotnicze które oczywiście. trzeba inwestować. Nie, ale absolutnie. Hmm. Polskie porty lotnicze są, e, in, e, są e, spółką, spółką akcyjną, która w tej chwili to ma bardzo dobry wynik. W zasadzie, gdyby nie błędy popełnione w pewnym momencie, czyli lotnisko w Radomiu, rozbudowa lotniska w Radomiu, które nam dzisiaj pochłania w zeszłym roku kilkadziesiąt milionów y, straty, które pokryliśmy z działalności operacyjnej lotniska Chopina. W tym roku niestety też będą straty, jakie zobaczymy. No niestety. Ja, ja troszeczkę, mimo że staramy się, namawiamy operatorów, żeby uruchomili loty z lotniska w Radomiu, bo sama infrastruktura jest w Radomiu niezła, naprawdę jest ładnie zrobiona. No, skoro dobrze, wszystko zrobiona, jest świetnie, to czemu nikt tylko, nie jest tam dla No właśnie, pasażerowie jakoś mo, Ktoś nie pomyślał o tym, że oprócz wybudowania pięknego lotniska trzeba... Mm, Trzeba zachęcić pasażerów do tego, żeby jednak i linie lotnicze zresztą to lat latały. Może do trzech razy sztuka. Ktoś ostatnio powiedział, że yy, nie chciałbym, żeby to, się, żeby to był stały trend, ale yy, rakiety SpaceX yy, ponoć latają częściej niż samoloty z Radomia, ale, ale pracujemy zarówno z lotem, jak i namawiamy operatorów, yy, zwłaszcza tych linii niskokosztowych, żeby jednak uruchomili stałe, stałe połączenia z tego lotniska, Yy, to jest też element, że, o którym wspominał prezes z Polskich Portów Lotniczych, że przygotowaliśmy tak zwaną matrycę slotów, czyli ofertę slotową nie dla tego czy innego lotniska, tylko pokazaliśmy na Mazowszu mamy trzy, a tak naprawdę de facto łódź się nie, nie obrazi prawie, że cztery lotniska. Że jeżeli komuś dzisiaj na tym naszym lotnisku yy, Chopina, który się yy, zatyka, brakuje miejsca, to my oferujemy sloty na lotnisku w Radomiu, na lotnisku w Modlinie, na lotnisku w Łodzi jako taki jeden, taki jeden blok. I to wysłaliśmy do, do, do Londynu do podziału tych slotów. Pierwsze efekty zobaczymy jakie będą. Liczymy na to, że ten 2025 rok będzie nieco lepszy dla, dla lotniska Radomia, bo to będzie de facto pokazywało, że będziemy mniej kosztów ponosili na do, na pokrywanie strat tego lotniska. Ja wspomnę, że tam jednocześnie współpracujemy z wojskiem na tym lotnisku. Tam wojsko szkoli pilotów mhm. na tym lotnisku. To też nie jest prosta, prosta rzecz. Połączenie takie. Połączenie tak. takie. To tu postawimy kropkę. Jeszcze kolej szybkich prędkości, ale czasu już nam nie starczy, więc musimy zostawić na kolejną rozmowę. Pan Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP już jutro o godzinie 10.00.